Nie boję się ciebie. No jesteś. Siadaj sobie. To jest Roxanne. Pracuje w domu lalek najdłużej z nas wszystkich. Cześć. Witaj. Miło cię poznać. Słyszałam o twoich wyczynach w chmurach. Nigdy bardziej nie żałowałam wzięcia wolnego dnia. Zjedz tę pizzę, skoro musisz, ale potem wychodzimy. Co u ciebie słychać? No to jaki jest ten plan? Poczekajmy na Majko. Nigdy nie pozbędziesz się tego smrodu trupa. Ty się na tym znasz, prawda? Wiesz, czym to wywabić? Widzę, że subtelność przychodzi ci naprawdę naturalnie. Dziwne, bo cholernie dużo pracy w to wkładam. Swoją drogą, Forrest nie przyszedł dziś do pracy, ani wczoraj. O kurwa, ciekawe czemu. Cóż, widocznie zachorował. Albo znalazł przypadkiem kupę kasy i poleciał na księżyc. Widocznie. Skończyłyście te wylewne powitania? Rewolucja sama się nie zaplanuje. Zmodyfikowałam chip behawioralny. Wyposaży dowolną lalkę w system odruch. Pasjonujące. Możesz wyjść na zewnątrz? Wywietrzysz. Dobra. Ciało reaguje tak, jakby wykonywało dobrze. Przetestowaliśmy te impulsy z... No dobra, muszę to zobaczyć. Nareszcie ktoś to powiedział. Tom? Te sekwencje ściągnęłam z Braindance'ów o Kung Fu. Dzień dobry, Night City. Witamy po przerwie. Czas na wiadomości lokalne. Długo oczekiwana egzekucja Joaquina Kuba, zwanego również rzeźnikiem z Watson, została zaplanowana na jutro. Nieźle. Całkiem nieźle. Sam raz na bazar w Kabuki. Zanim zaczniemy rozmawiać na serio, chcę zobaczyć, jak to działa w praktyce. Przecież właśnie widziałaś. Widziałam sztuczkę. Chcę zobaczyć walkę. Mamy tu specjalistkę od lania po mordzie. Chcę zobaczyć, jak z nią sobie poradzi. Wi. Tylko mi nie rozniesie mieszkania. Lubię je. Rzecznik prasowy firmy Wodnowej twierdzi, że źródłem zanieczyszczenia metalami ciężkimi jest przestarzała instalacja wodna. Brakuje niestety środków w budżecie na chleb. Jedyny bezpieczny sposób na uniknięcie zatrucia to kupowanie butelkowanej wody mineralnej. Pamiętajcie, najtańsza woda tylko w Olsztyn. Enkaut potwierdza utrudnienia w ruchu kolejowym na linii M2 i zapowiada opóźnienie. Stacja kolejowa Arroyo została ewakuowana po tym, jak systemy wczesnego ostrzegania wykryły w jednym z tuneli obecność dużej ilości szczurów. Wezwano na miejsce specjalny oddział.